Cześć, Kuba Watral, Miedź TV. Witamy w czwartym odcinku. Dziś gościmy weterana naszej drużyny, Pawła Zielińskiego. Cześć, Paweł. Cześć, witam. Paweł, zacznę tradycyjnie od pytania, co słychać u twojego brata, ale tym razem chodzi mi o Tomka, który miał również przeszłość w Miedzi Legnica. Występował u nas przez 4 sezony. No tak, dokładnie. Tomek, tak można powiedzieć, przetarł mi tu szlaki, grał w latach 2-4-2-8 w barwach Miedzi, robił awans do pierwszej ligi. No u niego wszystko dobrze, no ma kochającą żonę, 2 wspaniałych dzieciaków, synów, trenuje Unię Bardo, zespół z 4. ligi, Grupa Wschodnia, także mówię, wszystko u niego w porządku. A gra jeszcze? Czasami, ale jak nie ma ludzi, raczej bawi się w trenerkę. A powiedz mi, czy to miało wpływ na twoją decyzję, jak wybierałeś Miedź Legnicę, że Tomek występował tutaj? No też na pewno, no ale Miedź była najbardziej zdeterminowana, żeby mnie pozyskać, no mówię, po nieudanym ostatnim roku w Śląsku Wrocław, dlatego długo się nie zastanawiałem, no mówię, pochodzę też spod Wrocławia, z Ząbkowic Śląskich, także do Legnicy mam niedaleko, to był kolejny plusik, no Tomek też tu występował, także same plusy przemawiały za Miedzią. To my mamy nadzieję, że może kiedyś jeszcze Piotrek domknie ten tercet i na zakończenie kariery może też u nas wystąpi. Kto wie, no nie, na razie nie myśli o zjechaniu do Polski, także, ale no mówię, nie wiadomo, co czas pokaże. Jasne, no druga rodzina na Dolnym Śląsku taka tak liczna, to chyba tylko bracia Gancarczykowie w okolicy. No tak, no, garnków jest trochę więcej, no ale no mówię, nas jest 3, każdy gdzieś pograł w tą piłkę, także no można porównywać. Jasne. Czy to nie jest trochę tak, że ty się tutaj bardzo dobrze czujesz zarówno w Miedzi, ale w ogóle na Dolnym Śląsku, bo w zasadzie przez całą karierę no, nie występowałeś poza Dolnym Śląskiem, chyba tam był moment w Zielonej Górze, z tego co pamiętam, a tak to no, Ząbkowice, Bielawa, Wrocław, Legnica. No tak to się wszystko układało. W gimnazjum byłem w WKP Zielona Góra, gdzie tam szkoliłem się przez 2 lata, no ale później już tylko Dolny Śląsk, no mówię, no, czuję się bardzo dobrze, gdzieś rodzina zawsze jest blisko, nie mówię, że boję się dalej wyjechać, no ale gdzieś tak się układało, że był Śląsk, Miedź, teraz Legnica, także jestem z tego bardzo zadowolony, no mówię, z końcem obecnego sezonu kończy mi się kontrakt, jeżeli Miedź będzie dalej zainteresowana, to pewnie zostanę tu na dłużej. Okej. Tak zamykając trochę ten etap waszego trenowania z braćmi, kto był zawsze najlepszy? No, jak graliście na podwórku? Nie, no wiadomo, no, między mną a Tomkiem jest 5 lat, między Piotkiem a Tomkiem 9, no to między mną a Piotkiem 4, także no, mówię, no, Piotrek zawsze był takim brylancikiem, no ale nie mógł się z nami równać w tym wieku, jak mieszkaliśmy jeszcze razem, ponieważ no, w tamtym wieku różnica była jeszcze duża, 4-5-letnia to było widać, warunki fizyczne i wszystko, no ale Piotrek miał największy talent od zawsze, no, co widać teraz, nie? No, on gra w Serie A, Tomek grał w pierwszej lidze, no ja najwyżej w Ekstraklasie, z czego jesteśmy bardzo dumni i tak, bo uważam, że wiele osiągnęliśmy, no ale Piotrek bije nas na głowę. Okej. Wiem, że często cię męczą pytania Piotrka, no to też zrozumiałe, jest po pierwsze bardzo dobrym piłkarzem, po drugie bardzo popularny. Nie będziemy cię o to męczyć, natomiast tylko jedno pytanko, jak jego stan zdrowotny obecnie? Nie, obecnie czuję się bardzo dobrze, no czeka na wymaz, dzisiaj ma mieć wynik, także liczę, że od dzisiaj, od jutra zacznie trenować z drużyną wspólnie. Super. Paweł, mecz derbowy z Chrobrym Głogów był twoim 100. w naszych barwach. Jakoś szczególnie świętowałeś tę rocznicę? No nie mogłem szczególnie świętować, bo straciliśmy 2 punkty. No, ogólnie w samej końcówce uratowaliśmy ten remis, no ale dla nas remis w domu tutaj na stadionie to jest jak porażka, strata 2 punktów, także no, nie świętowałem tego jakoś szczególnie, no ale na pewno jestem bardzo zadowolony i satysfakcja była ogromna. Któryś mecz w przeciągu tej 100 jakoś szczególnie pamiętasz? No na pewno szczególnie zapamiętam lanie od Śląska, Wrocław, tutaj 0-5 w Ekstraklasie, no, zostałem zdjęty w przerwie, wiadomo jak to jest, chcesz zagrać jak najlepiej przeciwko byłemu klubowi, no niestety nie wyszło. No a takich na plus, no nie wiem, było ich mam nadzieję, że parę, ale jednego nie chciałbym wyróżniać. To może mecz już, wprawdzie już wiedzieliśmy, że spadniemy, ale z Wisłą Kraków, gdzieś wygrany 5-4, gdzie strzeliłeś bramkę. No tak, jestem jak na razie ostatnim strzelcem bramki Miedzi w Ekstraklasie, dlatego no, mam nadzieję, że niedługo, że uda się awansować jak najszybciej i szybko ktoś wymarzy ten wynik. No to skoro jesteśmy przy tym temacie, czy jakbyśmy tak sięgnęli pamięcią do tych ekstraklasowych momentów, upatrujesz jakiś powód, co zadecydowało o naszym spadku? Nie wiem, nie chciałbym już wracać do tego. Na pewno mieliśmy bardzo dużo jakości i no, nikt nie spodziewał się, że spadniemy. Nawet gdzieś tam później Łukasz Załuska, wtedy jeszcze zawodnik Pogoni, przyszedł do nas, no mówi, że nikt nie stawiał na Miedź, że Miedź spadnie, bo graliśmy niby fajnie dla oka, no ale nie punktowaliśmy. No, z drugiej strony zrobiliśmy też 40 punktów i to pierwszy raz w historii dało spadek, nie? Że 40 punktów gdzieś dawało zawsze utrzymanie, no a niestety nam nie dało. Nie chciałbym upatrywać gdzieś, bo tu słychać, że za dużo obcokrajowców było, no takie rzeczy. No, byliśmy drużyną, razem zaprzepaściliśmy szansę, jaką było utrzymanie, no i tyle. A jak to wygląda, atmosfera w szatni teraz? Dużo tutaj chłopaki byli przed tobą, był Paweł Tupaj, Goku i Gary, no ponoć atmosfera jest bardzo fajna, natomiast wiem, że to też się staracie nie pompować jakoś tego balonika, tylko po prostu robić swoje. Chciałem zapytać po prostu, jak się to przekłada na atmosferę taką, no po prostu w szatni. Nie, no atmosfera jest bardzo dobra, ale jestem tutaj już czwarty rok, zawsze była bardzo fajna atmosfera, mówię. Teraz jest przewaga Polaków, też to gdzieś łatwiej się spotkać, no wiadomo jakie są czasy, to też nie możemy za bardzo wychodzić, no ale gdzieś posiedzimy w szatni trochę dłużej, no wiadomo jak jest, czasem z Hiszpanami była bariera językowa, dlatego gdzieś ciężej było się porozumiewać, no ale mówię, byli bardzo fajnymi chłopakami, ale jeśli mam być szczery, to uważam, że no, trzon zespołu powinni stanowić Polacy i każdy z Hiszpanów był mega piłkarzem i zawsze będę tak uważał, no ale jednak ciągnęli tą grę, wszystko było fajnie, ale jednak trzonem zespołu muszą być Polacy. Czyli po prostu no, jest też łatwiejsza komunikacja. Dokładnie, no nie wszyscy się komunikają po angielsku, no po hiszpańsku to tylko Szymon Matuszek z tego co wiem, także na pewno jest łatwiej. Okay. W trakcie swojej kariery często, no po prostu zmieniałeś pozycje boiskowe, byłeś pomocnikiem, teraz grasz na prawej obronie. Czy to jest taka pozycja docelowa i tu się już teraz tak zadomowiłeś i dobrze czujesz? No tak, już od dłuższego czasu gram na tej prawej obronie, no ale już w Miedzi zdarzały się mecze, że grałem na prawej pomocy, na prawym wahadle przy ustawieniu z trójką obrońców. No jeśli mam być szczery, najbardziej odpowiadało mi wahadło przy trójce, no ale wiadomo, to jest uwarunkowane od systemu, jakim się gra. No, obecnie gramy czwórką, gram na prawej obronie. Gdzie trener by nie wystawił, będę dawał z siebie maksa i będę chciał grać jak najlepiej. Okay, czyli jesteś otwarty na euroszady. Dokładnie. Okay. Część kibiców może tego nie wiedzieć, ale masz papiery sędziowskie. Nawet pracowałeś przez moment jako sędzia. Czy to jest taki twój bufor bezpieczeństwa na ewentualne już życie po karierze piłkarskiej? Nie. No. Rozważasz w ogóle kiedyś? No sędziowałem jak gdzieś tułałem się po niższych ligach, gdzieś grałem w Bielawie, w Ząbkowicach, także bardzo fajnie wspominam ten czas, no ale nie wiem, czy chciałbym tak od zera znowu zaczynać. Jakby zaproponowali gdzieś tam sędziowanie na szczeblu centralnym od drugiej ligi, mówię trzeciej, to fajnie, ale znowu użerać się gdzieś, nie obrażając nikogo oczywiście, od tych najniższych klas, to naprawdę jest ciężka robota, bo jeszcze no mówię, byłem młodym chłopakiem, no teraz z wiekiem na pewno dałbym sobie lepiej radę, ale mówię, później był transfer do Śląska, także musiałem z tego zrezygnować, no ale z tego co wiem, to tata opłaca cały czas składki sędziowskie, także mógłbym wrócić w każdej chwili. Okay. A masz coś takiego, że nie wiem, grając na boisku i widząc jakąś sytuację, sędzia podejmuje decyzję i pojawia ci się w głowie, no ja bym podjął inną? No to na pewno, to każdy z nas grających na boisku tak ma, także często widać to gdzieś w telewizji albo z trybun, że gdzieś gestykulujemy rękoma, gdzieś rozmawiamy z tym sędzią. No na pewno bardzo często nie zgadzam się z decyzjami sędziowskimi. Ale masz tak, że nie wiem, dyskutujesz, czy raczej akceptujesz decyzję zawsze? Nie, no raczej akceptuję, nie ma co dyskutować, bo to grozi niepotrzebnymi gdzieś tam żółtymi kartkami, które później jak się nazbierają, osłabiasz zespół, także mówię, trzeba akceptować. Papiery sędziowskie to jedno, ale też skończyłeś studia, bezpieczeństwo wewnętrzne. No właśnie, z czego to wynikło, że taki kierunek i w ogóle decyzja o studiach, no też wiemy, że często po prostu piłkarze nie mają na to czasu. No mówię, no wtedy jeszcze grałem w Ząbkowicach, później w Bielawie, to w tym czasie robiłem studia. No, początkowo zacząłem filologię germańską, bo mój tato jest też po germanistyce, namówił mnie. No pół roku pociągnąłem, ale później stwierdziłem, że to nie dla mnie, co spotkało się ze złością taty. No nie odzywaliśmy się trochę do siebie, no ale już wszystko jest unormowane. No później zacząłem bezpieczeństwo wewnętrzne, namówił mnie na to kolega, gdzieś poszliśmy na to razem, złapaliśmy zajawkę i tak studiowaliśmy 3 lata, zrobiliśmy licencjat, później ciągnęliśmy razem magisterkę, no on zrezygnował, no ja skończyłem, ale muszę napisać pracę magisterską i jeszcze jej obronić. Okej, okay. To powodzenia przy pisaniu. Dziękuję bardzo. Pozostajemy trochę przy tych studiach. Podejrzewam, że to może nie było takie typowe życie studenckie, no bo cały czas trenowałeś, ale w ogóle jak wspominasz tamten okres? No, wspominam bardzo fajnie, no życia studenckiego nie zaznałem, bo mówię, zawsze gdzieś chciałem grać w piłkę, dlatego gdzieś wszystkie imprezy, wiadomo jak to że jest student, omijały mnie, ale no codziennie dojeżdżałem z Ząbkowic Śląskich do Nysy, także nawet nie było czasu na zabawę, później jechałem jeszcze, wracałem z uczelni, jechałem do Bielawy na trening, także cały dzień miałem zawalony, nawet przez myśl by mi nie przeszło, żeby gdzieś ruszyć z kolegami, gdzieś wracać do Nysy z powrotem. Także mówię, życia studenckiego za bardzo nie zaznałem, ale uczelnie znajomych, których tam poznałem, wykładowców, wspominam bardzo dobrze, utrzymujemy do dzisiaj kontakt, także bardzo fajny okres. Super. Wiemy, że interesujesz się poza piłką, interesowałeś się koszykówką. Za nami finały NBA. Komu kibicowałeś? Nie no, LeBronowi zdecydowanie. To po Michaelu Jordanie gdzieś kolejna legenda. Na Michaelu się może nie wychowałem, bo mówię, końcówkę gdzieś tam pamiętam jego gry, ale od zawsze był moim idolem. Przeczytałem jego wszystkie książki o nim, także ostatnio był fajny serial na Netflixie, także wszystko oglądałem, no kibicowałem Lakersom. Okay. A stąd też numer na koszulce? No, od Michaela 23, okay. Tak. To mówisz, że oglądałeś Ostatni taniec. Jakie wrażenia? Nie no, dla mnie mega, bardzo fajny serial. No, dowiedziałem się też dużo takich fajnych szczegółów z życia szatni, nie? No tak jak gdzieś przegrywali te mecze z Detroit, to nie było wakacji, tylko ciężka praca, żeby gdzieś ich zdetronizować, nie? No, podejście no, mistrzowskie. W zasadzie to Detroit grało tak, że oni mogliby się nazywać bykami w tamtym czasie. No dokładnie, właśnie byli bardzo agresywną, pełną takiej złości drużyną. No a grywasz czasem w kosza albo w inne dyscypliny poza piłką nożną? Nie, już teraz coraz mniej. No Piotrek jak gdzieś zjedzie, jak ma trochę wolnego w lecie, to chodzimy pograć w tenisa, ale no mówię, do kosza już tylko przed telewizorem mogę oglądać. A jakieś zajawki poza piłką? Nie mam żadnych zajawek. 100%. Dokładnie. Kiedyś mówię, jak byłem młodszy, to grało się na konsoli, no ale teraz już w ogóle mi do tego nie ciągnie. Nawet nowej FIFA nie kupiłem, także... Okej. Na sam koniec wiemy też, że twoja ulubiona drużyna, no to na pewno Napoli. I Unia Bardo. Unia Bardo, no ale też Miedź Legnica. Miedź Legnica, tak, bo są 3, na pierwszym miejscu jest Miedź. Okay. Hipotetyczna sytuacja, nie możesz zagrać w meczu. Miedź Legnica, w telewizji leci Napoli i leci Miedź. Co wybierasz? Nie, no oglądam Miedź. Naprawdę. Okej. Paweł, ostatnie 4 mecze to 4 remisy. Dobrze i niedobrze, no dobrze, bo nie tracimy punktów, a z kolei punktujemy no, dosyć słabo. Jaka taktyka, jakie w ogóle założenia na te najbliższe mecze? No na pewno chcemy zacząć wygrywać, no bo no, z samymi remisami, no wiadomo, mamy gdzieś tam jakiś cel, no i remisami u siebie go nie osiągniemy, no bo taka jest prawda. Na wyjeździe może zremisować, no ale u siebie jednak musimy wygrywać. No mamy taką serię, niby nie przegrywamy, ale remisujemy, no gdzieś szukamy nadal tej optymalnej formy, no mówię, gra nie wygląda jakoś dramatycznie, ale no punktów nam nie przynosi, no potrafiliśmy pojechać na Radomiak, wygrać 2-0, po czym u siebie 3 mecze z rzędu zremisować, także no mówię, cały wysiłek na tym Radomiaku no poszedł tak jakby trochę w zapomnienie, bo tam naprawdę na bardzo ciężkim terenie dla nas wygraliśmy. A później no, z całym szacunkiem przyjeżdża Jastrzębie, Puszcza, No, zremisowaliśmy z Koroną, Chrobrym, także no mówię, tu musimy to na pewno poprawić, u siebie musimy stworzyć tą twierdzę, gdzie rywale będą no, przyjeżdżać i czuć naprawdę respekt, bo tak do tej pory wygląda na to, że kto przyjedzie, to po prostu się nas nie boi, bo można wywieźć stąd punkty, nie? No, co na pewno nas boli bardzo. Tak jest. A nie wiem, w czym upatrujesz, że tak się działo? Jakiś konkretny powód, czy może to, że po prostu jest nowa drużyna i cały czas to się tworzy? No na pewno z każdym dniem, treningiem, meczem docieramy się, no, uczymy się swoich nawyków, no, drużyna się bardzo dużo zmieniła, nie? No i uczymy się naprawdę tak siebie i no mówię, wcześniej był Markitos, który był tutaj 4 lata, wiedzieliśmy na co go stać, gdzieś Omar Santana. Ci zawodnicy byli dłuższy okres tutaj, no teraz się naprawdę dużo zmieniło, no mówię, no z każdym kolejnym meczem będzie na pewno coraz lepiej, no ale na to potrzeba czasu. Okej, to tego wam życzę, najbliższy mecz gramy z Łęczną, więc życzę po prostu 3 punktów, no a tobie bramki. Dziękuję bardzo. Dzięki.